jak twoja sytuacja zdrowotna przedstawia się dzisiaj? Jak kolano? Dużo lepiej, już nie odczuwamy żadnego bólu przy chodzeniu. Ale najlepszym czy najważniejszym wyznacznikiem tego progresu mojej kontuzji będzie to, czy będę mógł w 100% kopać piłkę bez żadnego problemu. Kiedy planujesz wrócić do treningu? Znaczy dzisiaj stawiam się, będę w Arłamowie, spotkam się z doktorem, no i zobaczymy, podejmiemy decyzję, żeby przygotować odpowiedni cykl, żeby jak najszybciej dołączyć do zespołu. A te rokowania ostatnie z Hiszpanii? Pierwsze informacje były takie, że to będą 2 tygodnie pauzy przymusowej. Dzisiaj jakoś to inaczej wygląda? Znaczy to jest opcja, którą mi podał doktor. Jest to maksymalna ilość odpoczynku, tak? Więc powiedział mi, że lepiej powiedzieć 2 tygodnie niż mniej, żeby to było więcej. Lepiej, żeby powiedzieć więcej i żeby była miła niespodzianka i będę mógł wrócić trochę wcześniej. Czy w ogóle zagrożony jest ich występ w meczu inaugurującym z Irlandczykami? Wydaje mi się, że nie. Zrobię wszystko, żeby wrócić jak najszybciej, żeby odpowiednio przygotować się do tego pierwszego meczu. No, choć ciężko im powiedzieć, ale jestem bardzo optymistycznie do tego nastawiony i myślę, że to nie będzie żaden problem. A żeby skończyć temat kontuzji, to był jakiś uraz mechaniczny kolana, czy po prostu jesteś tak już zużyty po tym sezonie, że organizm się lekko zbuntował? Nie, to był kontakt z zawodnikiem, miałem wyprostowaną nogę i dostałem właśnie uderzony, więc to nie ma żadnego problemu z tym, że rozegrałem dużo meczów, to, że miałem problem z mięśniem, bo to jest kompletnie inna noga, kompletnie inna kontuzja. Więc tak jak wcześniej powiedziałem, ryzyko, które podjąłem przed meczem, nie miało najmniejszego wpływu na moją kontuzję. I akurat życie, tak widocznie musiało być. No i tyle.